Witam Państwa na kolejnym wykładzie prowadzonym w ramach Olimpiada Senior Obywatel. Nazywam się Jan Wendt i będę miał przyjemność dzisiaj opowiedzieć Państwu o zmianach klimatycznych, które zachodzą z coraz większym przyspieszeniem od drugiej połowy XX i na początku XXI wieku. Klimat. Stały, powtarzalny, oceniany cykl zmian temperatury, wielkości opadów, długości sezonu wegetacyjnego, przewidywany na danym obszarze. Można znaleźć także szereg innych definicji, bardziej naukowych, podanych zdecydowanie bardziej precyzyjnie. Klimat się zmienia. Pytanie, czy na pewno, i pytanie, czy jest to proces naturalny. Jeżeli nie, pytanie, co prowadzi do zmian klimatu, i oczywiście prowadzi to do odpowiedzi o możliwe konsekwencje zmian klimatycznych od końca XX i na początku XXI wieku. Na strefy klimatyczne na kuli ziemskiej generalnie wpływa stopień ogrzania powierzchni Ziemi przez Słońce. Kąt padania promieni słonecznych jest bardzo różny, zmienia się w zależności od szerokości geograficznej, na której położona jest miejscowość, a także zmienia się w czasie, w cyklu rocznym, ze względu na ruch Ziemi wokół Słońca. W klimatycznej historii Ziemi mieliśmy już bardzo wiele różnych okresów. Ociepleń, ochłodzeń, epok lodowcowych, topienia się lądolodów, ocieplenia klimatycznego. Z danych historycznych z ostatnich 2000 lat wiemy o ochłodzeniu klimatycznym na koniec epoki Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Wiemy o ociepleniu klimatycznym w Europie w średniowieczu, kiedy na południu Polski, podobnie zresztą jak współcześnie, zakładano winorośla i produkowano wino. Wiemy też o ochłodzeniu klimatycznym w Europie w czasach nowożytnych. Te wszystkie ocieplenia, ochłodzenia funkcjonują w długoletnich cyklach i miały charakter naturalny. Możemy też mówić o wydarzeniach o znaczeniu katastroficznym. Wybuchy wulkanu, podczas których do atmosfery wskutek wybuchu wulkanu, erupcji, wyemitował wulkan tak olbrzymie ilości pyłów, że osłabiły wielkość docierającej do Ziemi energii, zatrzymując ją w górnych granicach troposfery. Mamy wielkie katastrofy, podczas których Ziemia z jednej strony, jak się przypuszcza, w jednej z przedstawionych hipotez wielka epoka wymierania dinozaurów nastąpiła wskutek uderzenia planetoidy, małej komety w Ziemię, co spowodowało tak dużą ilość pyłów poruszających się wokół kuli ziemskiej, że odcięły dopływ światła, trwająca przez dłuższy czas słonecznego, trwająca przez dłuższy czas ciemność spowodowała wymieranie roślin fotosyntezujących, wymieranie części roślinożerców, części drapieżników. Ale to są zdarzenia o charakterze katastroficznym. Od końca XX wieku, a zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, coraz częściej
na co dzień spotykamy odmienne stany pogody. Tak jak można było powiedzieć 30-40 lat temu, że lato w Polsce będzie cechowała temperatura 20-25 stopni, zimę minus 5, minus 10. Klimat w Polsce można było określić jako przejściowy, umiarkowany. A tak współcześnie jesteśmy świadkami nie tylko bardzo dużych ekstremów pogodowych. Temperatury w lecie sięgają często powyżej 30 stopni. W momencie, w dniach nagrywania tego wykładu, mamy w Hiszpanii i w Europie alarmy dla bardzo wielu regionów, w których w ciągu dnia temperatura, co 30-40 lat temu było rzadkością, w których temperatura będzie przekraczała 40 stopni w cieniu. W Polsce od czasu do czasu także temperatura przekracza 38 i podchodzi pod tak wysokie wartości. Zimy, które pamiętam ze swojego dzieciństwa, z kilkoma metrami śniegu. Śnieg spadający już na początku listopada, który tkwi w mojej pamięci z dzieciństwa, ostatnio w ogóle nie miały miejsca. Skraca nam się także, mam nadzieję, że Państwo zgodzicie się ze mną, bo myślę, że też zauważyliście, skraca się nam okres wiosenny. Wiosna staje się krótka i po bardziej deszczowej niż śnieżnej zimie dość szybko przechodzi w ciepłe i zdecydowanie bardziej suche niż wcześniej lato. To są obserwacje, które każdy z nas może potwierdzić, bardziej uszczegółowić, podać więcej przykładów. Szczegółowe opisy dotyczące najcieplejszego miesiąca w roku, najmniejszej ilości opadów na dzień, na miesiąc, na rok znajdziemy w licznych artykułach naukowych. Rzesze klimatologów, fizyków atmosfery, myślę też, zajmuje się szczegółowo badaniem tego zjawiska. Ja chciałbym przybliżyć je Państwu z punktu widzenia zwykłego obserwatora przyrody, zwykłego obserwatora naszej codzienności. Jest cieplej, mniej pada. W zimach mamy albo tylko kilka dni ze śniegiem, albo pokrywa śnieżna, co pokazuje ostatnie kilkanaście lat. Mówimy o statystyce, nie mówimy o jakimś roku, w którym tego śniegu było więcej. Ale statystycznie te zimy są krótsze i zdecydowanie mniej śnieżne. A coś się w naszym środowisku zmieniło. Zdecydowanie cieplej, w okresie letnim mniej deszczu, na wiosnę mniej deszczu, w zimie mniej śniegu, temperatury w zimie oscylujące wokół zera w przypadku Gdańska, bo trzeba też to odnieść do konkretnego miejsca. I liczba dni z pokrywą śnieżną w 2019 to raczej było kilkanaście dni i to w dodatku na początku roku, styczeń, natomiast grudzień ubiegłego roku i styczeń obecnego w praktyce tego śniegu nie było. Nie potrzeba szczegółowych badań, aby stwierdzić, że zmienił nam się klimat. W takim razie, skoro się zmienił, a obserwujemy przecież także wcześniej niespotykane zjawiska w Polsce, trąby powietrzne, coraz silniejsze wiatry, huragany, a klimat się zmienił. Okej, dlaczego się zmienił? Możemy tutaj mówić o dużej grupie czynników wpływających na zmiany klimatu, począwszy od ilości energii,
którą Ziemia otrzymuje od Słońca. Przyjmuje się, że ona jest stała, ale równie dobrze możemy znaleźć w literaturze informacje, że procesy zachodzące na Słońcu mają charakter cykliczny. I to zarówno w kilkuletnim okresie czasu, kilkunastoletnim, jak i w wieloletnich cyklach. Może więc tylko i wyłącznie zmiany wynikają ze zmieniającej się aktywności Słońca. Prowadzone badania zmian klimatycznych we wcześniejszych wiekach, we wcześniejszych tysiącleciach, sięgając w praktyce 10 tysięcy lat przed naszą erą do końca ostatniego zlodowacenia, pokazują, że faktycznie Słońce, funkcjonując w cyklu zmiennej ilości wysyłanej energii, wpływa na trwające cykle ochłodzeń i ociepleń. Ale czy w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z tym naturalnym ociepleniem? Szereg danych, takich jak zwiększająca się ilość dwutlenku węgla w atmosferze, zwiększająca się ilość gazów cieplarnianych, pokazują, że na ocieplenie się, które jest faktem i które wszyscy obserwujemy na co dzień, nie tylko w lecie, podczas olimpiady, ale także przez cały rok wpływa coraz silniej człowiek. Oczywiście można zapytać, czy jest to wpływ całkowicie determinujący. Czy tylko my tak mocno przekształcamy środowisko naturalne, środowisko przyrodnicze, geograficzne, że powodujemy zmiany klimatu na kuli ziemskiej? Wydaje mi się, że przypisanie, podkreślam fragment, wydaje mi się, że przypisanie całości zmian klimatycznych tylko i wyłącznie wzrastającej działalności gospodarczej, przemysłowej, rolniczej człowieka jest zbyt daleko idące. Jest to kształtowanie się klimatu. Jest skomplikowanym procesem, w którym trudno uznać, że jeden, nawet tak znaczący czynnik, jak rozwój naszej cywilizacji, wpływa w tak silnie determinujący sposób. Natomiast ze wszystkich badań, z którymi się zapoznałem, i tu znowu uwaga, może za mało przeczytałem, może czytałem nie te badania, które trzeba, może czytałem je zbyt mało krytycznie, ale z tego, z czego zapoznałem się z literaturą, jednoznacznie wynika, że największy wpływ na współcześnie obserwowane zmiany klimatu i jego postępujące ocieplenie ma wzrost działalności gospodarczej człowieka. Zarówno rolnictwa, działalności przemysłowej, działalności w energetyce oraz transportu. Oddziaływuje także na zmiany klimatu wiele innych czynników. Można znaleźć w literaturze, bez problemu dostępnej w internecie, artykuły z jednej strony przypisujące człowiekowi determinujący wpływ, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. Z drugiej strony są też prace, w których podważa się wpływ człowieka na zachodzące procesy ocieplenia klimatu. Ja jestem geografem zajmującym się działalnością społeczną, geografia społeczna, geografia ekonomiczna. Klimatologia jest fizyka atmosfery, jest bardzo obszerną dziedziną. Nie chciałbym się w tym zakresie, skoro się nie specjalizuję w tych badaniach, wypowiadać w żaden sposób. Natomiast wydaje mi się,
że większa część raportów, większa część badań, z którymi można się zapoznać, jednoznacznie przesądza o silnym wpływie aktywności gospodarczej. To raz. Dwa. Jeżeli człowiek za procesy odpowiada w dużym stopniu, to pojawia się pytanie, co można zrobić, żeby te procesy zatrzymać, jeżeli one byłyby niekorzystne. No więc zastanówmy się, czy zmiany klimatu, a de facto jego ocieplenie, jest korzystne czy niekorzystne. Pytanie, biorąc pod uwagę współczesne medialne doniesienia, biorąc pod uwagę procesy zachodzące na całym świecie i ogólnoświatową dyskusję, wydaje się bezzasadne i bardzo łatwo można stwierdzić, ależ oczywiście wszystkie zmiany klimatu idące w kierunku jego ocieplenia są zdecydowanie złe. Nie chcę zaprzeczać temu stwierdzeniu, ale uważam, że wszelkie skrajności wymagają doprecyzowania i wyjaśnienia, i że rzadko kiedy skrajne opinie w pełni są prawdziwe. Zastanówmy się, co się stanie, jeśli nastąpi, tak jak przypuszczamy i tak jak badamy, ocieplenie klimatu o 3 do 5 stopni w najbliższych 50-100 latach. Pierwszym efektem może być stopienie pokrywy lądolodu Antarktydy i stopienie części albo wszystkich lodowców, zwłaszcza w niższych szerokościach geograficznych. Tak duża masa stopionego lodu doprowadzi do podniesienia światowego oceanu, co w prosty sposób podniesie poziom wszystkich mórz na świecie i doprowadzi na przykład do zalania części państw na Oceanie Spokojnym, położonych na atolach koralowych ze średnią wysokością 1,5 do 2 metrów, bo w przypadku podniesienia poziomu światowego oceanu o 2 metry z setek tysięcy wysepek koralowych mogą zostać jedynie wystające ponad powierzchnię fragmenty rafy koralowej. Zmieni się także w przypadku podniesienia poziomu morza już tylko o 1 metr linia brzegowa Zatoki Gdańskiej, co akurat dla nas, mieszkańców Gdańska, mieszkańców województwa pomorskiego, mieszkańców Polski, wydaje się szczególnie interesujące. Morze Bałtyckie zaleje Żuławy. Przy podniesieniu poziomu morza o 1 metr linia brzegowa będzie przebiegała niedaleko Pruszcza Gdańskiego, Zatoka Gdańska sięgnie pod Czew, pod Malbork, a Elbląg będzie leżał bezpośrednio nad, pewnie nadal to będzie określane tą samą nazwą, czyli nad Zalewem Wiślanym, tym razem powiększonym, zniknie, zostanie zalany praktycznie teren całego powiatu nowodworskiego, a ten duży, powiększony Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej oddzielać będzie pasm wydm Mierzei Wiślanej. Podniesienie poziomu morza. Raz. Oczywiste konsekwencje dla Holandii, oczywiste konsekwencje dla Wenecji, dla wszystkich dużych miast położonych w strefie brzegowej. Problemy związane z migracją, problemy związane z przeniesieniem zakładów przemysłowych, problemy związane z transportem, przebudową portów. Jednym słowem, bardzo duże zmiany gospodarcze. A to tylko jeden element. Podniesienie poziomu morza o metr do 3 metrów. Wzrost temperatury spowoduje poszerzenie zasięgu pustyń. Już dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiej presji migracyjnej. Dziesiątki, setki tysięcy mieszkańców Afryki subsaharyjskiej wybiera
skrajnie niebezpieczną, daleką, kosztem w wielu przypadków życia wędrówkę, aby dotrzeć do północnych wybrzeży Afryki i dostać się do wymarzonego kontynentu, jakim jest Europa. To nie jest normalne, że ludzie mieszkający na południe od Sahary, mieszkający na północnych wybrzeżach Afryki, w krajach o różnym stopniu stabilizacji politycznej, ale w krajach, w których można było 100 lat temu spokojnie żyć, w krajach, w których 2000, a dokładniej w regionach, w których 2000 lat temu, jak Afryka Północna, rzymska prowincja Libia, Cyrenajka, kwitło rolnictwo. A tu mamy zmiany klimatyczne w cyklu 2000 lat. W krajach, w których kiedyś można było spokojnie uprawiać zboża i winorość, ci ludzie z różnych względów podejmują decyzję o migracji. A co miesiąc notujemy kolejne etapy powiększania się obszaru Sahary, której piaski wskutek ocieplenia klimatycznego, pozbawione wilgoci, pozbawione wody, pozbawione w związku z tym roślinności, nie są zatrzymywane przez tę roślinność, a i które zasypują kolejne drogi, uprawne pola, zasypują wioski i w praktyce wypychają część mieszkańców do ośrodków centralnych, do sąsiadów, do rodzin, poza granice kraju, a wreszcie na migrację do Europy. Ta wielka fala migracji wynikająca ze zmian klimatycznych, z postępującego coraz szybciej powiększania się obszaru Sahary, ale także innych pustyń na świecie, jest jeszcze przed nami. To nie jest tak, że obserwowana 3-4 lata temu fala migracji wynika tylko i wyłącznie z wojny na Bliskim Wschodzie, konfliktu syryjskiego, niepokojów. Arabska wiosna też nie jest jedynie wyrazem buntu chęci, buntu mieszkańców, chęci zmian systemu, wprowadzenia demokracji. To jest wynik skrajnie trudnych warunków życia, problemów ze zdobyciem żywności, a dokładniej z jej wysokimi cenami, na które wpływa brak tej żywności. A więc kolejne procesy migracyjne. Ocieplenie to także wysychanie części zbiorników wodnych, przesuszanie gleby, przesuszanie lasów, coraz częstsze naturalne pożary kompleksów leśnych. Coś, co oglądaliśmy w wiadomościach lub może śledziliśmy w internecie. Niedawne pożary w Australii z hekatombą zwierzęcych ofiar. Trwające w tym momencie pożary na Syberii. Pożary cyklicznie zdarzające się praktycznie co roku w Kalifornii. Ale w tym roku ich wielkość jest zdecydowanie większa niż do tej pory. To nie jest żaden przełomowy rok. Zmiany klimatu nie zajdą od tak z roku na rok. Natomiast w pewnym momencie liczba pożarów osiągnie taki poziom, że będzie coraz trudniej reagować i utrzymywać ogniska pożarów z daleka od domów, od miejscowości, od wiosek i pojawią się prawdopodobnie coraz częściej ofiary śmiertelne tych pożarów. Nawet w Polsce kilkuletnie niedobory opadów, przesuszenie gleby doprowadziło do trwającego dłuższy czas pożaru w Parku Narodowym Biebrzy. Bagna biebrzańskie, torfowiska, coś, co jest wręcz niezrozumiałe. Jak wilgotne torfowiska, w którym normalnie po stawieniu stopy człowiek zapada się po kostki lub po kolana w wodzie, płoną i utrzymują ogień. Tak, przesuszenie, brak wody, wyschnięcie stworzyło z tych
błotnych miejsc idealną podpałkę dla rozprzestrzeniania się ognia i idealne miejsce dla trwania tego ognia. Na szczęście ten pożar w tym roku udało się nam ugasić, a przyroda stosunkowo szybko zazieleniła wypalone fragmenty torfowisk. Ale to nie tylko Polska, nie tylko torfowiska. Ocieplenie klimatyczne ma miejsce na całym świecie. To są dziesiątki tysięcy miejsc narażonych na pożary. A podniesienie poziomu mórz, migracje, problemy gospodarcze wraz z osuszaniem terenów rolniczych, spadek plonów, możliwość pojawienia się problemów z dostawami, z produkcją odpowiedniej ilości żywności. A zjawiska katastrofalne, coraz częstsze huragany, coraz częstsze trąby powietrzne, coraz silniejsze wiatry łamiące całe połacie lasów. To wszystko na minus, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu. Na plus, bo trudno twierdzić, że takich dodatnich efektów nie będzie, można wskazać, iż przy wzroście średniej temperatury rocznej, przy ociepleniu klimatycznym, spadnie zapotrzebowanie na ogrzewanie domów. Łagodniejsze zimy zmniejszą liczbę osób, które zamarzają. Łagodniejsze zimy zwiększą długość okresu wegetacyjnego. Odmrażanie wiecznej zmarzliny na Syberii prawdopodobnie pozwoli na rozwój rolnictwa na tych terenach. Odmrożenie wiecznej zmarzliny na Syberii to też możliwość rozwoju górnictwa na tych regionach. Niewykluczone, że na Antarktydzie w przypadku ewentualnego stopienia pokrywy lądolodów można byłoby rozpocząć działalność gospodarczą, osadnictwo, a więc mamy olbrzymie przestrzenie do zagospodarowania. Prawdziwe wyzwanie dla Homo sapiens. Ale dla każdego z tych plusów wynikających z ocieplenia można, bo należy przedstawić rzeczy obiektywnie, znaleźć kontrargument. Oszczędności energetyczne w zimie, ale wzrost zapotrzebowania na energię w lecie ze względu na większe potrzeby działania klimatyzatorów. A powiększenie terenów, ale Antarktyda, Syberia, daleko od do tej pory istniejących centrów gospodarczych człowieka. Problemy transportowe, problemy logistyczne, problemy z migracjami. Odmrożenie wiecznej zmarzliny na Syberii, bezdyskusyjnie nowe tereny dla rolnictwa, tak mi się wydaje, ale związane równocześnie z dewastacją, zniszczeniem całej infrastruktury transportowej, która do tej pory zbudowana na Syberii osadzona jest na wiecznej zmarzlinie. To wszystko będzie powodowało szereg problemów, z którymi człowiek się będzie borykał w przypadku pogłębiania się ocieplenia. A co do tego, jak pokazują dane z cykli wieloletnich, nie ma wątpliwości. Ocieplenie jest faktem. Dyskutować możemy o stopniu wpływu człowieka na zachodzące procesy. Skoro już wiemy, że ocieplenie jest faktem i per saldo negatywne skutki tego ocieplenia będą znacząco większe niż ewentualne pozytywne, o których wspomniałem, należy sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces.
A jeżeli nie, czy jesteśmy w stanie spowolnić? I tutaj odpowiedź jest raczej pesymistyczna. Obawiam się, że na współczesnym rozwoju gospodarki na świecie, w jej bardzo zróżnicowanych regionach, nie jesteśmy w stanie zatrzymać kierunku zmian. Natomiast możemy się przygotować na nadchodzące ocieplenie i możemy spowolnić tempo wzrostu średniej temperatury. Dlaczego nie jesteśmy w stanie zatrzymać? Otóż na dzisiaj mamy, tylko i wyłącznie moja opinia, na dzisiaj mamy regiony o bardzo wysokim rozwoju gospodarki. Część Stanów Zjednoczonych, część Unii Europejskiej, niektóre regiony Chin, Japonii, fragmenty Australii i parę innych regionów wysoko rozwiniętych gospodarczo na świecie. A to wszystko otoczone obszarami z rozwijającym się lub silnie rozwijającym się przemysłem, plus obszary głównie o charakterze rolniczym. Tak jak trudno było zatrzymać w erze węgla i stali, w wieku węgla i stali, w XIX wieku, wydobycie węgla kamiennego, wydobycie rud żelaza. Każdy kraj chciał wytapiać stal, rozwijała się kolej, pociągi skróciły drogę pod względem dostępności czasowej, rozwijała się gospodarka i nikt nie zwracał uwagi na wykorzystanie, rabunkową gospodarkę, niszczenie środowiska. Tak współcześnie, mimo całej naszej wiedzy, popartej badaniami naukowymi, ani Chiny, ani Stany Zjednoczone, ani Brazylia, ani Indie, kraje o największej liczbie ludności, kraje, które cały czas inwestują w rozwój gospodarki, kraje, w których może poza Stanami Zjednoczonymi cały czas zdecydowana większość ludności żyje na bardzo niskim poziomie gospodarki z niewielkimi dochodami i te setki milionów ludzi chcą zmienić swoje życie na lepsze. Chcą mieć w domu bieżącą wodę, ciepłą, zimną, kanalizację, samochód. Chcą mieszkać w lepszej części miasta. Chcą po prostu lepiej żyć. Ten proces, który rozłożony na setki lat zachodził w Europie w XIX i XX wieku, dodatkowo przegrany katastrofami I i II wojny światowej, dzisiaj w Chinach, Indiach, Brazylii próbuje zajść w szybszym czasie, co powoduje wzrost zapotrzebowania na jakąkolwiek produkcję. Jakąkolwiek, ponieważ potrzeby mieszkańców Indii, Chin, Brazylii, bardzo wielu państw afrykańskich, potrzeba życia w standardzie podobnym do europejskiego, nawet jeżeli miałby być to standard polski, który uważam za bardzo dobry w porównaniu do normy światowej. Oczywiście wiele nam jeszcze brakuje do najlepiej rozwiniętych, najbogatszych państw Unii Europejskiej, ale biorąc pod uwagę historię Polski, zniszczenia wojenne, wydaje mi się, że obecny standard życia w Polsce jest całkiem dobry. A łącznie z opieką społeczną, opieką medyczną. Oczywiście każdy z nas może mieć inne zdanie w tym zakresie, ale załóżmy, że ten standard jest jakimś oczekiwanym przez migrantów. To musi się rozwijać przemysł górniczy, przetwórczy, rolnictwo. A więc nie ma możliwości ograniczenia działalności gospodarczej, jeżeli chcemy zapewnić porównywalne do polskich warunki życia dla większości mieszkańców
Indii, Chin, Brazylii czy krajów afrykańskich. A to oznacza, że możliwe jest jedynie spowalnianie szybkości wzrastania średnich temperatur, spowalnianie postępującego ocieplenia. Jakim kosztem? To jest już kwestia społeczeństw. To już jest kwestia polityków. To już jest kwestia poszczególnych państw. Bezdyskusyjnie chcemy coś robić, aby nasze dzieci miały jeszcze szansę życia w stosunkowo niewielkim stopniu zmienionym środowisku naturalnym. Dzieci, w moim przypadku pewnie też w jakimś czasie wnuki. A z drugiej strony skłonne do poświęceń, rezygnacji z części wygody, luksusu, dostępności dóbr są tylko niektóre grupy w krajach o najwyższym PKB. Stosunkowo łatwo, jak mi się wydaje, zrezygnować mieszkańcom Skandynawii z latania. Ślad węglowy pozostawiony przez samoloty należy do jednego z największych. Koszta związane z podróżą lotniczą, a czasami na nieproporcjonalnie krótkie odległości. Przykład z Polski mógłby tutaj pokazać możliwość dotarcia z Gdańska do Warszawy samolotem, samochodem, pociągiem. Najbardziej ekologiczny jest przejazd samochodem elektrycznym z Gdańska do Warszawy, następnie pociągiem, potem prawdopodobnie samochodem, ale w 4-5 osób, a samolotem chyba najbardziej kosztowny, ale te słowa wymagają już doprecyzowania i sprawdzenia w zależności od samochodu, pociągu, trakcji, a jak mówiłem, liczby pasażerów czy rodzaju silników lotniczych i liczby pasażerów w danym samolocie. Natomiast latanie doczekało się w Skandynawii już niepotrzebne latanie. Doczekało się już poczucia wstydu z powodu latania. Część mieszkańców Skandynawii odczuwa, jest piętnowana czasami nawet społecznie ze względu na to, iż zamiast poświęcić więcej czasu na przejazd koleją, pociągiem, chcą ze względu na swoje wygodnictwo, swój czas, a więc egoistyczne elementy, skrócić czas podróży i używają bardzo kosztownego dla środowiska transportu lotniczego. Ale nie ma nic za darmo. Jeżeli chcemy oszczędzić środowisko, w przypadku podróży płacimy naszym czasem. Jeżeli chcemy oszczędzić surowce, w przypadku produktów płacimy jakością. Jeżeli chcemy zmniejszyć dwutlenek węgla związany z przemysłową już w tym momencie hodowlą trzody chlewnej, musimy się zastanowić, w jakim stopniu jesteśmy skłonni zrezygnować z kotleta schabowego albo szerzej z mięsa. Na te wszystkie pytania część ekologów odpowiada tak, teraz, już, zaraz. Jedynie radykalne zmiany mogą doprowadzić do zatrzymania szybkości ocieplenia klimatu. Ja chciałbym jedynie